22 marca wspominamy błogosławionego Klemensa Augusta von Geilen, biskupa, wyznawcę. Hrabia Klemens, lew z Münsteru, jak go nazywano w Watykanie, urodził się jako 11 z 13 dzieci 16 marca 1878 roku w hrabiowskiej rodzinie von Geilen na zamku Dinklage w Dolnej Saksonii na północy Niemiec. Na jego pobożne wychowanie wpływ miała matka, wielka ascetka. Przekazywała dzieciom wiarę, ale też uczyła porządku, punktualności i pracowitości. Początkowo uczył się w rodzinnym zamku, kontynuował naukę w szkole jezuickiej. Maturę zdał w 1896 roku. We Frydeburgu w Szwajcarii studiował filozofię, historię i literaturę. Odbył 3-miesięczną pielgrzymkę do Włoch. Prywatna audiencja u papieża Leona XIII przyczyniła się do rozpoznania powołania kapłańskiego. Studia odbył w Innsbrucku, a święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 1904 roku w Münster. Początkowo posłany był do prac w katedrze w Münster. Po kilku latach został proboszczem w Berlinie. Bezskutecznie ubiegał się o możliwość bycia kapelanem wojskowym w czasie I wojny światowej. Po kilku latach wrócił do Münster. 28 października 1933 roku został biskupem w tym mieście. Od początku w listach pasterskich i kazaniach obnażał neopogańską ideologię narodowego socjalizmu. Występował w obronie wolności kościoła i możliwości nauczania religii. Otwarcie oskarżał reżim narodowych socjalistów o dyskryminację, wtrącanie do więzienia, a nawet zabijanie chrześcijan za ich przekonania. W kazaniach sprzeciwiał się naruszeniom prawa przez ówczesne władze państwowe. Domagał się prawa do życia, nietykalności i wolności obywateli, także ludzi chorych psychicznie, niepełnosprawnych, nieproduktywnych. Bronił zakonników i zakonnice wyrzucanych z klasztorów. Gdy papież Pius XI w encyklice z palącą troską potępił hitleryzm, on powielał jej tekst i kolportował przed i w czasie II wojny światowej. Przepisywano i rozprowadzano też teksty jego kazań. Dotarły one m.in. do młodego robotnika, Karola Wojtyły. Był członkiem suwerennego zakonu maltańskiego. 18 lutego 1946 roku papież Pius XII mianował go kardynałem kościoła katolickiego. Po powrocie mieszkańcy Münster witali go owacyjnie. Zmarł 22 marca 1946 roku z powodu zapalenia wyrostka robaczkowego. W czasie beatyfikacji 9 października 2005 roku papież Benedykt XVI pytał o źródło jego sił duchowych i udzielał odpowiedzi. Wnikliwość i odwaga przyszły do niego z wiary, która pokazała mu prawdę, otworzyła mu serce i oczy na nią, ponieważ bał się Boga bardziej niż ludzi. Daje nam więc odwagę, tak mówił nam, abyśmy dzisiaj znowu żyli naszą wiarą, a także pokazuje nam, jak to zrobić. W rzeczach bardzo prostych, pokornych, a jednocześnie wielkich i głębokich. Pamiętajmy, że często pielgrzymował pieszo do Matki Bożej w Telgte, że wprowadził wieczną adorację do kościoła świętego Serwacego, a w sakramencie pokuty często prosił o łaskę przebaczenia i ją otrzymywał. Pokazuje nam więc tą prostą katolickość, w której Pan nas spotyka, w której otwiera nasze serca i w ten sposób daje nam rozeznanie duchów, odwagę wiary i radość, że zostaliśmy odkupieni. Dziękujmy Panu za to wspaniałe świadectwo i prośmy, aby świecił i prowadził nas. Błogosławiony kardynale hrabio von Geilen, módl się za nami w tej godzinie, za Kościół w Niemczech i na całym świecie. Módlmy się. Boże wiekuisty pasterzu wiernych, Ty troskliwie kierujesz Kościołem i rządzisz nim z miłością. Spraw, niech Twój sługa Klemens, którego postawiłeś na czele swojego ludu, prowadził go w imieniu Chrystusa. Niech go uświęca, sprawując sakramenty i rządzi nim zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nam.